ja nie wiem, balet wybrał mnie, ja wybrałam balet, nie wiem. Wiesz, ja wiedziałam o tym, że chcę być baletnicą od kiedy miałam 2,5 roku. No i wiesz co, to jest taki świat, w którym masz dużo kontroli, bardzo dużo kontroli. W gruncie możesz uzyskać ciężką pracą taki efekt, że ma być dokładnie tak, jak ty chcesz, żeby było. Dla mnie to zawsze była kategoria kompulsji, obsesji, po prostu. Ja sobie wymyśliłam balet. On był idealny dla autystycznego mózgu, który mógł i musiał się skupiać na wielu szczegółach, do czego jest totalnie stworzony po prostu. Do detalistycznego podejścia do absolutnie każdego aspektu, czyli od spojrzenia się po ułożenie dłoni, po wyciągnięcie szyi i tak dalej, to było dla mnie wszystko takie proste i takie wspaniałe. I tam tutaj nie było filozofii żadnej. Po prostu stajesz i robisz coś w określony sposób, dążąc do takiej perfekcji, co jest bardzo autystyczne. Ja uważam, że balet jest stworzony dla autystów.